bądź w Centrum Sportu. 89 FM. Centrum Sportu, magazyn siatkarski, witamy serdecznie. W stałym składzie Andrzej Blachaczak, Bogdan Smola i gość dzisiejszego odcinka, Rafał Myśliwiec. Dzień dobry. Na razie solo, ale już Ola Chmielowska dojeżdża, a Marek Bluj już też podobno jest gdzieś tutaj w pobliżu radia. No ale korki związane z czasem, który w tej chwili jest mamy. Marek już jest. Jest Marek, a więc... Marek zaraz do nas dołączy. Dzisiaj tematyka siatkarska. Tematyka związana z Asekoresowią Rzeszów. Jak tematyka związana z Dewelopresem Rzeszów. I z reprezentacją Polski, a może nie tyle z reprezentacją Polski, co z wyborem trenera reprezentacji, bo czas zadumy przed nami, ale no, dzieją się pewne rzeczy, które nie powinny się dziać nie tylko w okresie, kiedy odwiedzamy groby i jesteśmy tacy troszeczkę nostalgicznie nastawieni, bo witamy Marka Bluja. Dzień dobry. Ja panowie, przytoczę wam wypowiedź z 26 września prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej pana Kasprzyka na temat wyboru trenera reprezentacji. Zaczniemy na ten temat myśleć. Może być tak, że wskażemy trenera bez konkursu. Najpierw musimy spisać długofalowy program i pod niego znaleźć trenera, który będzie gwarantował jakość polskiej siatkówki. I tutaj chodzi oczywiście o polskiego trenera. I ja wtedy Jana Sucha zapytałem, czy urodził się już taki trener, o którym może nie wiemy, który nam zagwarantuje sukces. I teraz ostatnia wypowiedź, że prezes Kasprzyk jest za objęciem funkcji trenera reprezentacji przez trio Bednaruk, Gruszka i Zagumny. Panowie, kabaret. Witamy Olę Chmielowską, debiutującą w naszym programie. A więc co, Marek, sądzisz o procedurach wyboru trenera reprezentacji Polski stosowanej przez zarząd PZPS? Znaczy, ja nie biorę tego tak śmiertelnie poważnie. Przypomina mi to nie tak odległe czasy, kiedy mówiono, było takie słynne powiedzenie, że będziemy chcieli chcieć, prawda? I to też zarząd PZPS-u podobną filozofię, podobną stylistykę wyznaje. Ja nie wiem, czy w ogóle to forum jest adekwatne do podejmowania takich poważnych decyzji, z tego względu, że już kilka decyzji podjęło. Oczywiście były to decyzje lepsze i gorsze, to trzeba oddać sprawiedliwość, ale akuratnie tutaj bardzo bym się mocno zastanowił, kto tego trenera reprezentacji ma wybierać i jaką opcję przyjąć, bo wydaje mi się, że podchodzi się do tego tematu w sposób dość taki frywolny. Sprawa jest poważna. Nasza siatkówka jest w trakcie, że tak powiem, zmian również nie tylko jakościowych, ale także pokoleniowych. Mamy świetnych siatkarzy, to prawda, i trzeba nad tym towarzystwem, szacownym towarzystwem, mocno popracować, i to rzeczywiście powinni robić ludzie bardzo odpowiedzialni, fachowcy. Ja nie mówię, że nie ma w Polskim Związku Piłki Siatkowej fachowców, ale trzeba to zrobić w sposób bardzo merytoryczny. Marek, powiedz takie słowo, to pokaż mi wśród Polskiego Związku Piłki Siatkowej, poza Waldemarem Wspaniałym, szkoleniowca, który jest kompetentny do wybierania trenera reprezentacji. Nie, to ja nie chcę wymieniać nazwisk, bo ktoś mógłby się poczuć urażony, że kogoś wymieniłem, a kogoś opuściłem, ale ja generalnie nie jestem oszołomiony tym towarzystwem. Olga, dlaczego my mamy mieć zaufanie, że panowie, którzy w tym samym składzie wybrali Ferdinando Di Giorgi, okazało się to wielkim nieporozumieniem, dlaczego my mamy mieć zaufanie, że oni w tej chwili wybiorą trenera, który się sprawdzi, że te kryteria będą takie, że środowisko siatkarskie się z nimi zgodzi, i że nie będą takie przecieki wychodziły do prasy, że pan prezes Kasprzyk jest za opcją, i to jeszcze fajnie powiedział, Bednaruk, Gruszka, Zagumny alfabetycznie, ale niekoniecznie w tej konfiguracji. No ale czy my mamy to zaufanie? To przede wszystkim, bo wydaje mi się, że
po Mistrzostwach Europy i po tym, że pan trener Ferdinando de Giorgi był ile, 5 miesięcy, tak na dobrą sprawę, na stanowisku, no to tego zaufania nie może być. I to tak jak gdyby moim zdaniem związek powinien pracować nad tym, żeby to zaufanie odzyskać i wśród nas dziennikarzy, i wśród kibiców przede wszystkim, bo ja w tym momencie z tych nazwisk, z całym szacunkiem do wszystkich tych wymienionych osób, nie widzę osoby kompetentnej do tego, żeby prowadził polską reprezentację, która ma zdobywać medale, tak? Rafał, jak ma wyglądać, spisać długofalowy program i pod niego znaleźć trenera, który będzie gwarantował jakość polskiej siatkówki? Czyli o czym panowie rozmawiali podczas wyboru Ferdinanda di Giorgi? Bo jeżeli Fefe dostał za zadanie sukces na Mistrzostwach Europy, to ja się zgadzam, ale z tego, co mieliśmy przekazane, weryfikacja trenera miała nastąpić po 2 latach po Mistrzostwach Świata. A więc ci panowie nie przedstawili długofalowego, czyli o czym oni przez pół roku rozmawiali, szukając kandydata na trenera reprezentacji i wybrali Fefe? To jest dobre pytanie, a chyba to pytanie jest do tych panów. Tu się chyba nic nie zmieni dalej w tym wydziale szkolenia, bo to wydział szkolenia wybiera trenera i po tej wpadce reprezentacji wszyscy byli winni, a ten wydział szkolenia nie przyznał się do tej winy, no bo w sumie też ponosi winę, prawda, kogoś wskazał. I w tym przypadku tutaj no raczej zmian nie powinno być i no też w ogóle pozycja trenera reprezentacji Polski na obecną chwilę jest to gorący stołek, bo ktoś, kto obejmie tą funkcję, to ma w perspektywie Leona. No tak, ale czy dotrwa do Leona? Mamy Mistrzostwa Świata i czy ten trener nowy, jaki otrzyma plan na te mistrzostwa? Czy po prostu ogrywamy młodzież i jakiś plan długofalowy do igrzysk, czy po prostu, no nie wiem, szaleńcze wyzwanie, bronimy tytułu Mistrza Świata? Andrzej, my w tej chwili debatujemy, może nie my, ale dzięki Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej debatujemy, czy ma to być Polak. No ale proszę, podajcie mi jeden powód, co się takiego stało, że my mamy w tej chwili wybrać Polaka, czyli co, zawiedli trenerzy zagraniczni? No ja przypomnę, Lozano nie zawiódł, Castellani nie zawiódł, Anastasi nie zawiódł. Oczywiście osiągnęli sukcesy, po jakimś czasie z różnych powodów nie dawaliśmy im kontynuować. No bo nie nazywajmy, kochani, Antigi trenerem, kiedy obejmował reprezentację. No, de Giorgi zawiódł, no ale 5 miesięcy pracował. Ale co nagle polscy trenerzy, poza Andrzejem Kowalem, który odniósł sukces w Lidze Mistrzów, który odniósł sukces w Polsce, osiągnęli coś takiego? No Kuba Bednaruk ze średnią drużyną średnio sobie radził. Piotrek Gruszka, no jeżeli my się już podniecamy jego wynikami w GKS-ie Katowice, to ja dziękuję. No Paweł Zagumny wszystkim mówi, że jego nie interesuje praca trenerska. Zgłosił się Sławek Gierymski, zgłosił się Robert Prygiel. Szacunek. Ja myślę, że to jest też pod wpływem nacisków medialnych, tych artykułów, które kłodzą się w prasie, w internecie, gdzie od 2 lat podkreślamy, jak mało jest trenerów polskich w PlusLidze, jak mało jest polskich trenerów w Lidze Siatkówki Kobiet. I to jest może taka odskocznia, próba ratowania swojego wizerunku, żeby odbić tą piłeczkę. Zajmijcie się szukaniem polskiego trenera. Więc takie troszkę oddalenie problemu od siebie. Dwa, tutaj zwrócę uwagę na jeszcze inny problem, który też się na pewno będzie pojawiał, bo większość trenerów, o ile nie każdy, związany jest z jakąś grupą menadżerską. Więc też istnieje problem, że wybierając konkretnego trenera, godzimy się, że będzie on ciągnął konkretnych zawodników do reprezentacji. Często zawodników, którzy związani będą z tą samą grupą menadżerską. Zwykły śmiertelnik, który obserwuje siatkówkę z zewnątrz, nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie ma to przełożenie na to, że powołanie dostaje Kowalski, a nie Nowacki. Nasi słuchacze mają bezpośredni kontakt z tymi, bo Andrzej Grzyb wydaje nam się, że oczywiście biorąc odpowiednią proporcję, przedstawia nam, jak to wygląda od strony menedżerskiej. Ale dobrze, no to jeżeli my tak mamy działać, jak mówisz, no to słuchajcie, jakie my mamy zaufanie, skoro człowiek wybitny zawodnik, no umówmy się, jeden z najlepszych siatkarzy w historii przejmuje drużynę mistrza Polski, a dlaczego nie Kuba Bednarów, a dlaczego nie Piotrek Gruszka, a dlaczego nie Mariusz Sordy? To samo się dzieje w Olsztynie,
Kiedy się zamieniamy? A już nie mówię o tych dołach tabeli, gdzie Rastislav Chudik prowadzi nam zespół, który Seta pewnie nie ugra w tym roku w Plus Lidze. Ugrał z Resowią. Ugrał z Resowią. Sorry. Dobra, kochani, bo braknie nam czasu na... No jeszcze doktorze, jedna rzecz. Tak. Skoro mówimy o polskich trenerach, polska myśl szkoleniowa, to takie pytanie... Tutaj nic nie mam do polskich trenerów, to dlaczego polscy trenerzy nie pracują we Włoszech teraz, nie pracują w Turcji, nie pracują w Rosji? No. Zawodnicy nasi wyjeżdżają, ci najlepsi, a trenerów jakoś nikt tam nie wyławia. Bo pewnie nie mają Matisajewicza za menadżera. No bo coś, no bo masz rację, no jakiś powód musi być, że Mariusz Sordy, no, który pracował w Rumunii, w Katarze, w Arabii Saudyjskiej, to samo Grzesiu Ryś, tak. Pracuje gdzieś tam po Egiptach, po Izraelach i innych. Ale mówimy o poważnych ligach. No, od czasów trenera Skiby we Włoszech to... Pana Skorka, to trudno. Czyli niech się nasi trenerzy faktycznie zapiszą do jakiegoś menadżera, bo Andrzej Gleb, który miał Wasilkowskiego, zrobił go na chwileczkę trenerem Będzina, ale to trwało bardzo krótko. Teraz bodajże jest asystentem w innym... Słucham? W Lubinie, tak. Przy trenerze... Francuskim. Kochani, no mamy... Jakie wnioski? No. Brakuje systemu, no moim zdaniem, jakiegoś takiego, który by to poukładał od początku do końca, tak? Siatkarze mają sosy. Co mają robić trenerzy? No, na własną rękę, na tyle, na ile mogą. Trener Andrzej Kowal wyjeżdża, ktoś tam wyjeżdża. A barierą nie są języki może czasami? W dzisiejszych czasach nie wydaje mi się. Nie, ja myślę, że trenerzy nasi dobrze mówią po angielsku. Zresztą to już jest w siatkówce, można powiedzieć, język, że tak powiem, urzędowy, więc tutaj, jeżeli chodzi o barierę językową, to ona na pewno nie występuje, ale generalnie zastanawiałbym się właśnie nad tymi rozmaitymi koteriami, prawda, jakimiś grupami i tak dalej. To na pewno część prawdy w tym jest, ale generalnie tu masz rację, że trzeba stworzyć, generalnie zbudować jakiś nowy system przystający do obecnej rzeczywistości nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ale i Marek, to myślisz o systemie, że w drużynie nie może być trzech obcokrajowców, to co, w lidze może być tylko pięciu zagranicznych trenerów? Nie, tu nie chodzi o to, to nie chodzi o takie rzeczy, tylko trzeba zbudować system, jak my tę siatkówkę chcemy stawiać na nogi, bo generalnie my musimy ją postawić na nogi, gdyż nic z marszu się nie stanie i my w najbliższych musimy sobie dać na wstrzymanie w najbliższych 2-3 latach, że nie będzie tych sukcesów, że nie będziemy zdobywać medali, tylko spróbujmy zastosować pracę u podstaw i zbudujmy ten zespół, pierwszy, drugi, trzeci. Mamy świetnych juniorów, prawda? Młodych, w ogóle mamy młodych zawodników, bo jeżeli popatrzymy na obecne rozgrywki, to z czego ja się najbardziej cieszę? Z tych naszych młodych zawodników, którzy rzeczywiście grają bez żadnych kompleksów dla tych wszystkich starych repów, mistrzów i tak dalej. Więc to naprawdę jest budujące. To znaczy, że my mamy potencjał, jeżeli chodzi o sportowców. Zresztą popatrzmy na te młodzieżowe kadry i popatrzmy na ten taki wiek tych dwudziestolatków, prawda? Jest wielu świetnych zawodników, tylko trzeba to jakoś w jakiś sposób ująć w jakieś szaty, prawda? Podobnie jest z trenerami. Ja też, bo tak nie podsumowywaliśmy tej dyskusji na temat trenerów, bo tylko żeśmy trochę ponarzekali, że nie ma systemu, nie ma trenerów, być może nie są wykształceni, być może, nie wiem, nie mają pieniędzy, żeby pojechać za granicę, może im żony nie pozwalają. Ale albo coś jeżdżą i tak dalej. Do Stanów Zjednoczonych. Ale jeżdżą, ale na takie czasowe, prawda, no tak, kampy ale nie i ma tak czegoś dalej. Takiego, wszyscy mówimy polska myśl szkoleniowa, tak, ale czegoś takiego nie ma, tak na dobrą sprawę. No bo... Jak mówimy ogólnie, tak? Polska, włoska, amerykańska, to... Dobra, to trener tam Pawlik, zdobywając Mistrzostwo Świata z naszymi juniorami, jaka to jest, Olga, myśl szkoleniowa? On miał taką drużynę, że to naprawdę, moim zdaniem, oni się tam świetnie trzymali, więc z całym szacunkiem dla trenera Pawlika, ale on myśl miał swoją, tak? Ale czy to jest polska myśl szkoleniowa?
nie wydaje mi się, żeby którykolwiek inny trener był w stanie tak poprowadzić. Nie ma czegoś takiego jak polska myśl szkoleniowa. Właśnie. Jeżeli popatrzymy na składy, prawda, trenerskie, szkoleniowe w poszczególnych drużynach, nie tylko w Plus Lidze, ale również w polskiej lidze siatkówki, lidze siatkówki kobiet. Ale tutaj dotknęła bardzo, bardzo fajnego tematu, bo my możemy stworzyć, zbudować, ponieważ są ci młodzi trenerzy, prawda? Jest Andrzej Kowal, jest Piotrek Gruszka, jest Kuba Bednaruk, są jeszcze inni, Paweł Zagumny, prawda? Ja będę cały czas powtarzał Mariusz Sordyl. Bardzo dobrze, jest to obecnie moim zdaniem taki najpoważniejszy ewentualny kandydat na trenera kadry. Ja nie wiem dlaczego tak niedoceniany przez władzę, bo rzeczywiście super chłopak, super szkoleniowiec i taka siatkarska głowa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale wymieniłem grono. Ono na pewno jest szersze, prawda? Bo jest tych młodych ludzi, utalentowanych, którzy mają wiedzę, mają przeszłość i wiedzą, jak się robi dobre drużyny, prawda? Nie zawsze jest to możliwe w poszczególnych klubach, bo kluby mają różne interesy, prawda? Ale jeżeli by zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, nie wiem, czy ten, czy może jakiś nowy wyłoni, bo mówi się głośno, że może trzeba jakiejś rewitalizacji, prawda, w tym gronie, żeby właśnie zbudował coś takiego jak taką szkołę polskich trenerów z tych nazwisk, o których mówiłem, ubrał to w jakieś szaty, w jakieś ramy organizacyjne, dał im po prostu popracować, uczyć się i być może wtedy znowu wrócimy do czasów, kiedy nasi chłopcy... Ale to tak prosto i rzeczowo brzmi to, co ty mówisz. Prawda? To tak się wydaje, że to jest za proste, za łatwe, nic nie kosztuje. Ale tak zawsze mówi się co sezon, potem przychodzi sezon reprezentacyjny, nie ma czasu na eksperymentowanie, tylko jest gra na wynik i... No tak, tylko w tym momencie moim zdaniem powinniśmy wziąć doświadczonego trenera, który ma doświadczenie w reprezentacji, podkreślam, w reprezentacji, nie w klubie, i pod nim, obojętny, czy to będzie Polak, czy to będzie, no nie ma takiego Polaka, tak umówmy się, ktoś z zagranicy i tą grupę, między innymi, którą wymieniłeś, żeby oni się pod nim też szkolili, bo nie ma sensu wrzucać tych młodych trenerów na głęboką wodę, na ten gorący stołek, bo no to się skończy dla niej źle, dla reprezentacji źle i tak dalej. A ja wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Między innymi oczywiście, bo dzieje się tak, bo nie mamy wyrazistego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który weźmie za siebie odpowiedzialność, tak jak Mirosław Przedpełski wziął za Antigę. Udało mu się. Ja nie wiem, co by było, gdyby była taka klapa na Mistrzostwach Europy, ale to musi być człowiek, który nie siada codziennie rano i nie odbiera telefonów od tej koterii, od tej koterii, od tej koterii i próbuje znaleźć złoty środek, żeby nikogo sobie nie skłócić. Ale w tym jest mało dobra polskiej siatkówki. Może trochę się zagalopowałeś. Może on tak nie robi, albo robi coś innego. Ale rzeczywiście jest w tym, co mówisz, pewien głębszy sens. A sensem tym jest Zbigniew Boniek, który stoi na czele Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nasza siatkówka potrzebuje takiego Bońka, a może nawet i... Dajmy spokój Zagumnemu tak jako trenerowi reprezentacji, zróbmy go prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Czemu nie? Ale w tym gronie... O niczym, mam informację, że nas słuchają. No to pozdrawiamy. No ja wrócę do jednego wątku, bo to jest też istotna sprawa. Wspomniał o tym Rafał, nie chciałbym, żeby to uciekło, bo to jest też dylemat bardzo istotny do rozstrzygnięcia, bo to jest pytanie zasadnicze. Czy my godzimy się na to, żeby reprezentacja budowana była na Olimpiadę i kompletnie odpuszczamy sobie Mistrzostwa Świata, gdzie bronimy tytułu mistrzowskiego, czy jednak jest ten zryw narodowy i przede wszystkim na pierwszy ogień idzie obrona tytułu mistrzowskiego, jeśli nie mistrz, to przynajmniej gra w finale i dopiero potem myślimy o Olimpiadzie. To jest dylemat, przed którym stanie i trener, i związek, który będzie wybierał takiego trenera. To znaczy tak, biorąc pod uwagę, że skoro mówimy o tej zmianie tak i trenera, to też mamy tą zmianę zawodników. I chcemy mieć młodszych. Weźmy tych młodszych, ale oni też nagle nie zdobędą, że tak powiem, Mistrzostwa Świata, tak w 3 miesiące pracując razem, więc dajmy im te 2 lata do Tokio, niech oni się ogrywają na tych Mistrzostwach Świata, niech przegrają 2-3 na przykład z Rosją. Okej, okay, ale my się możemy godzić lub nie, tylko słuchajcie, ja jestem za tym, żebyśmy wybrali
rzeczowo trenera i niech on mi decyduje, czy zawodnik X wytrzyma do Tokio i spełni warunki, które przed nim postawimy. Niech trener o tym decyduje, bo później kto będzie winny? Dziennikarze i cykliści. Rafał, ja jeszcze dwa zdania. Bo jest jedna kapitalna kwestia. Kto by nie został trenerem, kto by nie był w tej reprezentacji Polski, tej najbliższej, tej może olimpijskiej, bo one mogą być tożsame, ale mogą się też różnić, ale ci ludzie będą mieli ambicje. Oni pojadą na każdą imprezę, żeby ją wygrać, no bo tak to jest, prawda? I jeżeli im się uda, no to chwała Bogu, prawda? Ale nie stawiajmy ich pod pręgierzem, bo może im się udać, prawda? Ale na dłuższą metę potrzebujemy czegoś więcej, prawda? Potrzebujemy jakiejś koncepcji jasnej, strategii i tak dalej, której na razie nie ma i na którą czekamy, panie Bogdanie. Rafał, też mogę... Tak, ale nie, bo ja chciałem cię dopytać, czy nasi kibice więcej wybaczą młodemu Fornalowi, więcej wybaczą innemu, akurat tak mi, Kochanowskiemu, niż Możdżonkowi, niż Kubiakowi czy Rafałowi Buszkowi, bo tutaj też ten kredyt zaufania musi być u kibiców. Na pewno młodszym się więcej wybaczy, ale też taką jedną rzecz chciałem zaznaczyć, że w 2010 roku to zupełnie inna dyscyplina, w koszykówce byliśmy wicemistrzami świata, przegraliśmy tylko z Amerykanami i też było wielkie, odmładzamy drużynę, zmieniamy szyld, jak za czasów Wójcika w piłce nożnej, no i nie udało się, więc ci zawodnicy nie mogą być tak po prostu rzuceni, tak, wszyscy, dokładnie, i grajcie sobie, dokładnie, bo to jest jednak jest jakiś stopień, który można nie przeskoczyć. To byłoby najprostsze i chcecie, bardzo proszę, dajemy wam tych młodych i nie daj. I takim właśnie wyborem dla mnie był wybór Ferdinando Di Giorgi przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Lud chce de fefe, macie fefe. Nieważne, że były różne, ale mieliśmy naprawdę doskonałych innych kandydatów, ale to już jest takie gdybanie. Także ja naprawdę uważam, że to ja nie mam zaufania do tego gremium, że ono wybierze coś dla dobra polskiej piłki siatkowej, tylko wybierze, bo ten podpowie, temu trzeba zadowolić, tego trzeba zadowolić. A jeszcze na jedną kwestię zwrócę uwagę. Mianowicie taką, że poza piłką mamy absolutny kryzys gier zespołowych, prawda? Jeżeli chodzi o reprezentację. Piłka ręczna, prawda? Kiedyś, nie tak dawno zresztą, nie? Zaczęła gonić siatkówkę. Prawda? Gdzie jest piłka ręczna, prawda? W ślepym zaułku. Koszykówka, Rafał też powiedział, też podobnie, prawda? Siatkówka żeńska, ona gdzieś powoli kiełkuje, prawda? To jest dobra robota trenera Jacka Nawrockiego, prawda? Tu wszyscy się musimy zgodzić, tak, że on przyjął dobrą drogę. Nie ma może materiału takiego, jak kiedyś był, prawda? Ale to z sensem buduje. Ale generalnie, tak jak powiedziałem, poza piłką nie mamy takich drużyn. Nie wiem, czyja to i jaka jest kwestia, dlaczego tak się dzieje. Kiedyś Janek Falandys i Adam Sandurski byli świetni zawodnicy Stali Rzeszów, zapaśnicy, medaliści Mistrzostw Świata i Europy. I Olimpiady Sandurski. Sandurski również Olimpiady, prawda? Powiedzieli mi, że zawodnicy po prostu kreują trenera, prawda? Że jeżeli, prawda, jest dobre grono zawodników, to oni też kreują trenera. Myślę, że w tym jest dużo prawdy, prawda? Jeżeli jest jakieś pokolenie takie niezwykle, niezwykle entuzjastycznie nastawione i utalentowane, i ono idzie w górę razem z trenerem. I tak pewnie i ze wspomnianym przez ciebie Pawlikiem jest i tak dalej, aczkolwiek ci trenerzy też mają charyzmę i nie odmawiajmy im tego. Generalnie zwracam uwagę tylko na ten taki niedobry, prawda, niedobrą sytuację w tych naszych polskich grach zespołowych. Ja tylko do twojego komentarza dołożę krótkie spostrzeżenie. Wiele osób mówiło po tym sukcesie na Mistrzostwach Świata, że jak z tej drużyny wyjmiecie dwóch, trzech zawodników, to na następnych mistrzostwach nie ugracie nic. Wiele osób mówi teraz o reprezentacji Polski. Jak wyjmiecie z niej dwóch, trzech zawodników, to nie będzie reprezentacji, nie będzie wyniku. To ma to samo przełożenie. Czasami tych dwóch, trzech robi różnicę.
I myślę, że tą puentą zakończymy tę część programu. Tak, ale jeszcze mówimy o jakich istotne... zawodnikach zostali nam wyjęci, bo słuchajcie, Zagumny się rodzi raz na 100 lat, wlazły tak samo, że nie wspomnę o Michale Winiarskim. Także tutaj, Andrzej, wiesz, tak, wyjęcie Messiego, Cristiano Ronaldo. Dobra, kończymy. Faktycznie. Czekamy na mądre posunięcia Polskiego Związku Piłki Siatkowej o przemyślane decyzje tych, którzy zdecydują się, tak jak Rafał powiedzieć, wziąć tego gorącego kartofla. No i przechodzimy do ligi. Wiele się mówiło na temat tej ligi. Będzie słaba, ale zacięta. Będzie wyrównana jak nigdy i będzie walka i u góry tabeli, i w dole tabeli. Mamy za sobą 7 kolejek. Jedni, 6, drudzy, nie wiem, tam jeszcze jest chyba jedna drużyna, która 5, też tego nie rozumie, że w połowie lipca, tak? Nie, listopada ma się to wyrównać, że wszyscy będą mieli po tyle samo meczów, ale to już na inny program. Jak oceniacie tą ligę po tych 7 meczach? No chyba tak jak powiedziałeś, jest równo, moim zdaniem trochę słabiej niż bywało. Są niespodzianki, tak, umówmy się, i tego chyba wszyscy gdzieś tam trochę chcieli. Może to jest taki dobry impuls przez to, że ta liga się właśnie spłaszczyła, żeby ona poszła trochę wyżej. Tak, bo teraz już mamy u góry Zaksę, na dole mamy Bielsko w tym momencie i nie ma co tutaj tych dwóch drużyn porównywać. Ósme, dziewiąte, Skra, dziesiąte, Resowie. Dokładnie, więc może to jakoś trochę przyciągnie, ja już nawet nie mówię o siatkarzach, tak, tych wielkich nazwisk. Natomiast no sponsorów, tak, bo bez tego to dalej możemy sobie po prostu tak przebijać piłkę z jednej strony na drugą. Ale te mecze, które... No ja nie wiem, no ja widziałem dużo meczów w telewizji, parę na żywo i no jakoś to tych kibiców nie przyciąga, te mecze. Na meczach Resowi z Zaksą wolne miejsca, na meczach Resowi ze Skrą wolne miejsca, na meczu Jastrzębie Resowia cały sektor, dowiedziałem się, że tam VIP-y powinny siedzieć i karnetowcy, którzy dostali darmowe karnety od spółki Jastrzębski Węgiel i ostatnio na meczu u nas z Treflem, ale jeszcze ze 100-200 osób bym pewnie włożył. Kolega teraz na tym meczu był, jak wspomniał, z Gdańskiem. Mieszka daleko poza Rzeszowem, przyjechał i już pierwsza rzecz, która go zaskoczyła, to mówi, że na parkingu łysiny. Pół godziny przed meczem on spokojnie parkuje. Wchodzi na halę, patrzy, łysiny na trybunach. A potem patrzy na skład Resowi, mówi też łysiny. Ale odbiegając od tego, wiem, że władze Plus Ligi wprowadziły w tym sezonie nagrody i kary za frekwencję. W lidze męskiej minimum 1500 osób. Jeśli jest, to wszystko jest... No ale to jest... Poczekajmy, panie Bogdanie. U kobiet jest 1000 osób. Drużyna, czy zespół, w którym ta publiczność nie dopisuje, płaci dane jakąś kwotę. Już nie pamiętam, czy to jest 5000, czy 10000. Na koniec sezonu zespół, który ma najwyższą frekwencję średnią, te pieniądze do podziału dla tego zespołu i dla zespołu z halą podprocentowy wylicznik, bo wiadomo, że tam Bielsko nie może się równać z Gdańskiem. Więc to też władze ligi też to zauważają, że tych kibiców jest odpływ w drugą stronę. Nie, no to jest dobry pomysł. No ale kto weryfikuje to, ile jest osób? Komisarze, ale to też tak na oko, właśnie, no bo tak. Tutaj na meczu z ostatnio Resowia Tref w tym protokole było 4260, miejsc siedzących jest 4304, na tej łysiny spore. No, no i jest, słynne 1000 Częstochowie. Bilety rozdawane za boiskiem. Marek, jak oceniasz ligę? To znaczy, pierwsze o tej frekwencji, prawda? Można się było tego spodziewać przecież. Paru świetnych zawodników nam znów wyjechało, prawda? Po takich nieudanych mistrzostwach Europy, kiedy wszyscy mieliśmy ogromnego stresa i, prawda, i do dzisiaj pewnie mamy jeszcze oskuminę, że tak nasi grali i tak skończyli, zwłaszcza, że to było w Polsce, prawda? Można się było spodziewać, że jednak kibice trochę dadzą sobie na wstrzymanie z tą siatkówką, nie ma już takiego entuzjazmu, ale wciąż w tym Rzeszowie ta frekwencja, jak obserwuję, ona jest największa.
No bo jakby nie było, jest te 4000, już nie licytujmy się o te ogony, prawda, czy tam jest 4200, czy 4300, prawda, ale jest około 4000. W tej ostatniej kolejce to najbliżej nas, z tego co wiem, była Bydgoszcz, która mecz Łuczniczki z Zaksą zgromadził prawie 3900 z kawałkiem, ale na przykład taki GKS Katowice miał tylko 650 zwolenników, prawda, na hali, więc to daje do myślenia. Zresztą fachowcy i tacy baczni obserwatorzy siatkówki, jak chociażby trener Jan Such, prawda, oni mówili, że takie tąpnięcie również na trybunach będzie i mamy z tym do czynienia. Jeżeli chodzi o ligę, no to cóż, mamy takiego suwerena jednego, prawda, którym jest póki co Zaksa, idzie jak czołg przez tą ligę. Zresztą tego się można było spodziewać, bo zmiany tam właściwie boleli nad odejściem Konara, prawda, ale jakoś ten jego następca, Torres się wkomponował i gra nieźle, prawda. Gra nieźle, może nawet czasem równiej niż Konar, prawda. No jeżeli chodzi o inne zespoły, no to tam był upływ, prawda, krwi mimo wszystko. Wiadomo było, że jeżeli chodzi o Jastrzębski Węgiel, prawda, tam wszyscy go stawiali, że jak miał być Tilly, prawda, jeszcze w tym Jastrzębie, no to wtedy na tej Jastrzębie miało nie być mocnych, ale nie ma Tilly, natomiast te dwa ptaki naczelne, czyli, prawda, Oliwa i Muzaj, prawda, trochę jednak zmęczone mają skrzydła i oni mają prawo czuć się zmęczeni, bo przecież cały czas są eksploatowani jak Lewandowski, prawda, w naszej reprezentacji gdzieś tam w Bundeslidze i w różnych rozgrywkach i on sobie teraz dał na wstrzymanie w dzisiejszym meczu bodajże z Celticiem, prawda, tak samo oni też mogą czuć się zmęczeni, zresztą ten Muzaj, którego ostatnio oglądaliśmy, to nie jest ten Muzaj, prawda, Oliwa tak samo, prawda, więc tutaj, to jeżeli chodzi o Jastrzębie. Natomiast dla mnie, ja z ogromną przyjemnością oglądam Indyk Polazę de Zolsztyn. To jest dla mnie drużyna, która jest naprawdę jak na razie rewelacyjna. Jest tak fajnie poukładana. Nie ma tam jakichś wielkich gwiazd, ale widać, że ci chłopcy nadają na tych samych częstotliwościach, że tam jest entuzjazm, pasja, że jest Marek, jest ale fajny nie wiem, trener. Czy się zgodzisz ze mną, że no ja ostatnio nie widziałem takiego zawodnika, któremu przed telewizorem biłem brawo i to jest Kochanowski. Ja mu biłem brawo przed telewizorem. Tak. Kochanowski świetnie, ale ten Russo, prawda? Brat naszej Helen. Ale prawda? On też 3 miał maja mówi się, że przyszedłby tutaj na piechotę do Rzeszowa, bo miałby siostrę w dewelopresie i że chciał, no ale my wybieramy estońsko-fińskie wynalazki. Nie, to tutaj nie deprecjonujmy tych wyborów, bo prawdopodobnie Olsztyn... Czas pewnie się nie zgodzi. Olsztyn, prawda, już wcześniej na niego zagiął parol i to był... Oczywiście sezon jeszcze daleki, ale moim zdaniem już po tym, co obserwuję, to był strzał w dziesiątkę. Zresztą ten zawodnik to już pokazał się w Europie, w różnych ligach, prawda, i widać było, że gra. No ale to AZS Olsztyn jest prawda, takim najprzyjemniejszym akcentem tej naszej polskiej siatkarskiej jesieni. Kochani, ja na pierwszym spotkaniu, kiedy prezes Górski przedstawiał nam Roberto Serniottiego i on prosił o czas... Nie wiem, czy pamiętacie, ja powiedziałem 100 dni, tak jak u nas każdy dostaje 100 dni. Ja te 100 dni liczę od 1 września. Nie od tego spotkania, tylko od 1 września. Tak się z Roberto umówiłem, że spotkamy się tutaj po pierwszej rundzie. To będzie gdzieś okres przedświąteczny albo poświąteczny. Ale ja, Roberto, dałem te 100 dni na poznanie zespołu, na wypracowanie stylu, na stworzenie nowych schematów, opracowanie zasad współpracy, poznanie miasta, wszystkiego. Ale ja nie dałem ani 5 minut czasu na to, że nie ma walki, nie ma potu i nie ma zaangażowania. Bo jeżeli któryś z chłopaków se myśli, że ja nie będę walczył, bo walczył będzie ktoś za mnie, to nie wresowi. To nie wresowi. Może jesteś mimo wszystko zbyt
zbyt ostry i myślę, że trochę jesteś niesprawiedliwy. Ale jeszcze o tym czasie, o którym mówisz, mówiłeś z Serniotim. On rzeczywiście coś powiedział takiego, że pytajcie mnie, na co, tak, dokładnie, na co stać tę drużynę dopiero tak pod koniec grudnia, tak? Czy coś takiego? Nie, i dlatego coś tak powiedział, ale powiedziałeś, że chłopcy nie walczą. Ta drużyna jeszcze nie ma... Nie, ja nie mówię, ale no nie walczyli mi w ostatnim meczu z Treflem. To ten nie walczyli mi w Bełchatowie. Z Zaksą absolutnie nie mam pretensji. Ja przyjmuję porażkę z Zaksą. Była walka, był pot i było zaangażowanie. Dokładnie, no ale czasem też jest tak, że jak nie idzie, to nie idzie, tak? Ja wiem, że to jest durne i wyświechtane, że tak powiem, powiedzenie, ale ja czasem gadam z tymi chłopakami po meczu, tak? Ja... Oni naprawdę chcą... Przeważnie to... gadasz. Tak, przeważnie gadam. Bola bardzo pracuje i to nie tylko w Rzeszowie, ale i w całej Polsce spotykamy się na każdym meczu. Dokładnie. I oni naprawdę chcą, to nie jest tak, że im się nie chce, że jeden czeka, aż drugi za niego wejdzie. Oni wszyscy chcą grać. Rozmawiałam z Rosardem po meczu w Jastrzębiu, tak? I on mi powiedział, że on się cieszy, że on wreszcie zagrał pełny mecz. Że to wreszcie jest to. No i w następnym meczu już nie wyszło, tak? Jeżeli ty mówisz o końcu grudnia, to ja tylko mam następne pytanie, czy końcem grudnia trener Sorniotti będzie jeszcze trenerem Asekoresowi? Bo to jest kolejny dylemat. Nie, Andrzej, to jest poważna audycja i tutaj nie żartujemy. Tak, oczywiście. Też trzeba wziąć pod uwagę, jakie były zmiany. Tak. Bo poza Marcinem Możdżonkiem i częściowo Mateuszem Masłowskim, to nie ma szóstki z poprzedniego sezonu. To jest raz. Tutaj Marek wspominał świetną grę AZS-u Olsztyn, ale w AZS-ie Olsztyn wymieniono tylko dwóch przyjmujących. W Rzeszowie jest ta cała szóstka, no w porównaniu z pozostałymi zespołami ligi, no to jest sporo. Wiadomo, trener Serniotti to też niby jest Włoch, ale nie jest tak impulsywny i widać, że może potrzebuje więcej czasu. Druga sprawa to też wydaje mi się, że no w klubie też, wiadomo jakie są oczekiwania kibiców. Może w klubie też nie przygotowano na to kibiców, bo od razu zarzucono, że ten zespół musi powrócić do Ligi Mistrzów. No a widać, że ten zespół, no ciężko będzie mu do szóstki się załapać, więc to też można tak było stopniowo przygotowywać tych kibiców do tego. No to mocno Rafał, ja jeździ teraz. Rafał, Ale tak wszyscy zapowiadali, tak? Mówię oczywiście. Ale dobrze mu. I ja jeżdżę z kibicami na każdy mecz i oni nie mają pretensji o porażki. Oni naprawdę są przeszczęśliwi. Oni pokazali klasę, i nikt by nie miał pretensji za porażkę 3-2 w Jastrzębiu. Ale tam była walka i kibice się odwdzięczyli. I kibice wybaczą każdą porażkę, jeżeli zobaczą, że zawodnik z meczu schodzi bardzo spocony. Ja ich nie tego. Ja ich nie zamierzam w jakiś sposób bronić ani usprawiedliwiać, bo nie jest taka moja rola, prawda, żeby to robić, ale rzeczywiście... W tej drużynie musi się, że tak powiem, wykształcić takie wewnętrzne lepiszcze, żeby ta gra jakoś tak się zawiązała, zaskoczyła. Tego jeszcze nie ma. Są jeszcze fragmenty, prawda? Jakieś sety, prawda? Fragmenty setów, ale jak pójdzie jakaś seria ze strony rywala na zagrywce, bądź gdzieś tam dobra gra na blokiem czy coś, no to tym chłopakom jednak mimo wszystko opadają ręce, oni tracą rezon, prawda? Ale gdy oni, mam nadzieję, nabiorą do siebie jeszcze większego zaufania, jeszcze lepiej się poznają, prawda? Jeszcze zadzierznie się między nimi jeszcze większa jakaś taka nić porozumienia, no to ja jestem pewny, że oni będą grać lepiej. Zresztą tacy mądrzy ludzie w tej drużynie, jest ich wielu, ale tacy mądrzy filozofowie siatkówki, jakim jest dla mnie, prawda, Rafał Możdżonek, prawda? Marcin Możdżonek, przepraszam, Marcin. Patrzę na Rafała i na ten... więc on przecież z niejednego pieca chleb jadł i on mówi, że my, kurczę, na treningach gramy super siatkówkę, a tutaj wyjdziemy, jesteśmy nerwowi, trzęsą nam się ręce, chcemy już, chcemy teraz, chcemy od zaraz, więc i to nie wychodzi. Więc dajmy im jeszcze trochę czasu, bo myślę, że ta drużyna jeszcze przynajmniej na trochę czasu zasługuje. Ale ja mam pełną wiarę, tak, Ola? Moim zdaniem oni potrzebują impulsu. Mieli te dwa sety w Jastrzębiu, potem były dwa sety, no jakie były. No i tiebreak, dodaj. I tiebreak, tak. Natomiast oni potrzebują takiego meczu, którego moim zdaniem oni powinni wyjść z 0-2 na 3-2. I taką miałem nadzieję z Treflem. Ale tak, słuchajcie... Jeszcze oceniając ten zespół, też warto zwrócić uwagę, jak został zbudowany i przez kogo został zbudowany. Bo to oczywiście, no, trener Serniotti nie przyzna się do tego, ale no nie jest to zespół zbudowany stricte przez trenera.
Jeśli wypada nam jeden przyjmujący, mamy dwóch ofensywnych przyjmujących, Losarda i Śliwkę, no to kto ma ich zastąpić? Słuchajcie, a nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że chwalimy Zaksę, ale ja uważam, że Zaksa to już jest jakiś pułap prawie maksymalny. Oni lepiej nie będą już grać wiele. Oni, tylko ty, a Jaszczębie, Skra, Resowia to są zespoły, w których ja widzę potencjał i one będą grały lepiej. Ja nie wiem, czy super gra Resowi wystarczy na tą Zaksę, grającą tak jak obecnie, ale tu musi nastąpić i ten impuls na pewno nastąpi i wtedy ta liga będzie jeszcze ciekawsza. No bo my, no Lanie dostaliśmy dwa, walka z Zaksą, no teraz bardzo, bardzo... Już nie mogę się tej soboty doczekać. 14:45. Mecz z AZS-em Olsztyn. Te mecze zawsze były kultowe. AZS Olsztyn nie wygrał w Rzeszowie od 2009 roku. Tak, zawsze, ale to zawsze były kultowe mecze. Tak jeszcze samo jak od Płotka jeszcze nie wygrał. Tak, prawda? Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony zawodnicy też twierdzą, że po bardzo słabym meczu przychodzi ten lepszy, więc też można mieć nadzieję. Daj Boże. Także słuchaj, Rafał, wspomniałeś o tych naszych przyjmujących. Andrzej Kowal bardzo często powtarzał, że Plus Liga to nie jest czas na ogrywanie, na dawanie szans. Tutaj zawodnik ma wyjść i po prostu grać. To kto decyduje o tym i zadecydował, że my postanowiliśmy sobie nauczyć się w Krastinsa grać w siatkówkę? No po co? A nasz Depowski stoi w kwadracie. I teraz, ja nie wierzę, że Depowski jest w słabszej formie od Krastinsa, bo się nie da. I teraz tylko, na 3 maja mówi się, że źle znosi Dominik stanie w kwadracie, że jakieś tam pojawiły się muchy w nosie. Ale od tego też jest sztab, od tego, no bo oficjalna wersja to są bolące plecy, tak? To jest oficjalna wersja. Ja w nią po prostu nie wierzę. Znaczy, znajdź mi sportowca, który lubi stać w kwadracie, tak? Więc... No dobrze. To też widać po Michale Kędzierskim. Mm-hmm. Bo, że jak wchodzi na boisko, to jest zupełnie inny zawodnik, tak, który grał w Radomiu. To jak tutaj była kontra, on puszcza babola zupełnie do sędziego. Więc to też widać, że ten młody zawodnik, tym bardziej takie stanie w kwadracie nic nie daje. Ale dlaczego Dominik Depowski miał wejście, wyszedł w 6 w meczu w Bielsku bodajże? No popełnił dwa błędy. No faktycznie. Wszedł Rosard, męczył się okropnie przez półtora seta, ale on tą szansę dostał. I teraz nas nie stać na, w obecnej sytuacji nie stać nas na to, żeby marnować takie talenty jak Dominik Depowski kosztem Elvisa. No na pewno nie kosztem Elvisa moim zdaniem, bo o ile dobrze pamiętam, to on chyba pierwszy swój atak skończył w Bełchatowie. No skończył teraz jeden, ale to wiesz, tak, okay, no, ja rozumiem, no na 1000 to ja też skończę. Rozumiem wprowadzenie, że tak powiem, Elvisa na zasadzie poprawiamy przyjęcie, tak? Bo umówmy się, ale to w Resowi leży. Ale to też nie funkcjonuje. Ten Elvis, przepraszam, że wejdę w słowo, niby jest zawodnikiem z najlepszym przyjęciem w Resowi. Tak, w czystej teorii. Tak. Natomiast ja pamiętam jego przyjęcie nogą w Bełchatowie, gdzie no moim zdaniem tam się po prostu źle ustawił, tak? Ja nie chcę być złośliwy, nie będziemy rozmawiali na temat jego zagrywki. Ale abstrahując od wszystkiego... Ale zagrywka też w całej Resowi leży i to nie jest tylko i wyłącznie, że tak nie powiem, ma zagrywki, prawda? No nie ma. I to wracamy do budowy zespołu. No a ja dodam jeszcze, że patrząc na Gdańskiem, to był najrówniej grający zawodnik całej Asseco Resowi w tym spotkaniu. O kim mówisz? Krastinsie. Zagrał na swoim poziomie od początku do końca. A nie, no to zagrał na nie swoim miał, poziomie, nie miał falowania. Tak. Nie, dokładnie, dokładnie. Nie, panowie, to nie o to chodzi, czy Krastins grał, czy nie. Nie, denerwuje mnie, że Dominik Depowski stoi w kwadracie. Zgadzam się z tobą, że dla mnie też jest niezrozumiałe, dlaczego on nie dostaje szansy, prawda? Że stoi w kwadracie, to znaczy, że jest zwarty i gotowy. No chyba, że zdenerwował trenera muchami w nosie i stoi za karę. I dostał czas, aby sobie wszystko przemyślał, aby mu coś może z głowy zeszło. No ja myślę, że tego, że trener Sarniotti... No ja nie widzę, mądry, Marek, innego za powodu. Go, ona kiwa głową, a ona z nimi wszystkimi po meczu rozmawia. Z Elvisem nie rozmawiam, z Dominikiem też jeszcze nie miałam okazji. Natomiast no to ma sens, tak? Jeśli jest zdrowy i gotowy do gry, no to ja nie widzę innego wytłumaczenia. Natomiast trener Sarniotti też musi sobie jakoś tą drużynę ustawić. Nie ma może na to być tak, że tak oni mu nie wejdą dyskutuję na głowę, na tak? Ten temat, ma na to 100 dni. Ale mając powyższe na uwadze, czy ktoś w ogóle jest w tej chwili w stanie zaprognozować wynik tej sobotniej potyczki?
Ja wiem, że to jest tak jak w szóstkę lotto. Ale biorąc pod uwagę to, co widziałam w ostatniej kolejce, to ja bym obstawiała 3-0 dla Olsztyna, tak? A ja bym obstawiał 3-0 dla Resowi, bo tak samo zawsze można byłoby mówić dlatego o meczu w Bełchatowie. Też będzie łom od Jastrzębiu, albo zupełnie inaczej. Nie, nie, naprawdę. Tutaj ja wierzę głęboko w to, że tutaj jakaś zapadka, jakiś, nie wiem, impuls, wejście Dominika Deposkiego odwróci sytuację. Ja na przykład, ja długo obserwowałem, ja go zobaczyłem na pierwszym sparingu w tym, i ja patrzę, mówię, to nie jest ten Deposki, który wrócił, który wyjechał do Espadonu. Ale widzisz, on wtedy też wyjeżdżał jako te głębokie rezerwy. Tak, ale dokładnie. I to była dobra... I w Espadonie złapał tą pewność siebie. Tak, tak. Moim zdaniem to trochę też jest niedocenione. Jak stoisz w cieniu gdzieś w kącie, to skąd możesz mieć pewność siebie? A nie ale każdy jest taki hard jak Mateusz Masłowski czy Bartek Lemański, który nie przejmuje się, który te wszystkie błędy jakoś daje sobie z nimi rady. No może... Oni się przejmują, tylko oni są, że tak powiem, bardziej zawzięci, tak? Popełniłem błąd, to zaraz w kolejnej akcji udowodnię właśnie, że nie. No to oni się nie zamykają, tylko właśnie idą w drugą stronę, chcą pokazać, że ja potrafię. Zanim porozmawiamy o dziewczynach, to jeszcze warto pamiętać, że tej frekwencji, ten temat się pojawił dzisiaj i przy okazji reprezentacji, i przy okazji frekwencji w Plus Lidze. To nie kibic Rzeszowa, to nie kibic Resowi, to nie kibic Polski, generalnie na świecie. Każdy kibic jest kibicem sukcesu. Mówimy o tej normalnej grupie Kowalskiego, prawda, który przychodzi na mecze. Nie ma sukcesu, nie ma głośnych nazwisk w drużynie, nie ma spektakularnej gry, nie będzie kibiców. No i to jest normalne. To samo będzie za chwilę na Podpromiu. Ta hala będzie pustoszała z meczu na mecz, jeśli ta gra nie będzie efektywna i efektowna, co za tym idzie. Jeśli mówimy, że Podpromie zgasło, jeśli mówimy, że Podpromie słabiej kibicuje niż w latach poprzednich, no to wynika właśnie z tego, że brakuje tych spektakularnych akcji, że nie wygrywamy spektakularnie i Podpromie się zrywa, jeśli doganiamy rywala w jakiś fajny sposób. Podpromie się zrywa, jeśli bijemy rywala, który jest teoretycznie lepszy. Na normalnych meczach to Podpromie będzie gasło i będzie gasło coraz bardziej. Wynik sportowy to raz przy frekwencji, a drugi no też coś organizator musi dla tych kibiców czymś przyciągnąć. To jest przykład Gdańska. Gdańsk, z którego odszedł sponsor, ma no świetny marketing, jakoś podaje rękę temu kibicowi. Na Rzeszowie poza tym nic nie ma do tego Sowiaka. Jego występów, no to jakieś tam konkursy w przerwie i to wszystko. Znaczy, ale generalnie też weźmy to taką trochę większą klamrę, bo moim zdaniem siatkówka w Polsce marketingowo stoi na bardzo, bardzo, bardzo niskim poziomie, wyłączając właśnie między innymi Gdańsk, czy są tam czasem pojedyncze akcje. Natomiast to też się nie bierze znikąd, tak? W momencie, kiedy my mamy terminarz po prostu jak kto chce, wtedy piątki, gra. Piątki, czwartki, poniedziałki. Tak, to już abstrahując od tego, tak? Pierwsza kolejka jest grana w połowie ósmej i tak dalej, i tak dalej. No, znajdźcie mi, panowie, inną ligę, która tak robi. Masz ustalony termin meczu i koniec, kropka. I choćby się waliło ja i paliło, to tak jest. Ja ci podam jeszcze jeden przykład. Ja kilka razy mieliśmy taką okazję, że graliśmy w Max Schmeling-Halle w Berlinie i słuchajcie, tam mogę przyjść rano na mecz o godzinie 20 i ja się tam nie będę nudził. Tam jest po prostu co robić. Tam można zjeść, napić się piwa, zrobić zakupy i wszystko. U nas tego nie ma. U nas przychodzisz na mecz, no bo co będziesz robiła pół godziny przed meczem? U nas od paru lat, tak mi się wydaje, że przyjęło się taki zwyczaj, że okej, sprzedajemy karnety, mamy 3000, mamy pełną halę, nic nas nie interesuje. Mamy, fajnie to wygląda na statystykach, na wykresach, na wykresach i jest dobrze. No ale przecież my w Rzeszowie co możemy wybierać jako kibice? No słuchajcie, jesteśmy skazani na siatkówkę i to wszyscy o tym wiedzą, bo nic innego takiego normalnego, sportowego nie ale ma. Ale Marek, ja zawsze przed meczem jestem 2 godziny w hali. I co ja mam? Ja się podepnę, wszystko jest okej. Okay. I ja bym chciał pójść gdzieś, usiąść, gdzieś pod sali. No gdzie my się możemy kawę napić? Przy automacie. I właśnie o to chodzi. Nie mamy gdzie usiąść, nie mamy gdzie porozmawiać. Muszą być 1,5-godzinne programy w Radio Centrum, bo nie ma gdzie pogadać. No ale to nie jest tak, że to nowa hala ma, że tak powiem, właśnie to... No tak podobno ma być. Podobno tak ma być właśnie, że ma być to tak funkcjonować i tak działać. Ja naprawdę byłem w paru halach. Ja na Lidze Mistrzów byłem w tych największych klubach. Nigdzie nie było takiej atmosfery jak w Berlinie. I to nie mówię wcale o Final Fourze. Na normalnym ligowym meczu, kiedy graliśmy w grupie z Berlinem. Gdzie mówimy o Lidze Niemieckiej, tak? O Lidze Niemieckiej i o hali. O tej hali.
tak rozpracowana i architektonicznie, że dlatego właśnie mówię o tym marketingu, super. Tak, bo skoro już nie możemy przyciągnąć gwiazdami pod tytułem Leon, Juan Torrena i tak dalej, to zróbmy coś innego, tak, żeby ci ludzie chcieli przychodzić na siatkówkę, ale oprócz tego, żeby mogli też miło spędzić poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę lub niedzielę. Kochanie, kochanie, zabiłby mnie Andrzej Blachaczek, jakbyśmy nie przeszli na siatkówce. A ja mam do tego nawet wstęp. Na siatkówce kobiecą. Ja mam do tego wstęp, bo w roku ubiegłym pamiętamy doskonale, że jeśli mieliśmy dużego doła po występach Asseco Resowi, no to jednak dziewczyny poprawiały nam te humory w sposób znaczący. Tak jest i w tym sezonie. 5 spotkań, 5 wygranych. Wszyscy doskonale się bawimy. Wychodzimy uśmiechnięci, zadowoleni. Ostatnio niektórzy żartowali, że te akcje w spotkaniu z Bielskiem momentami były szybsze niż grane przez Asseco Resowie, więc tutaj humory dopisują. Frekwencja rośnie i niebawem może być frekwencją, która dorówna zespołowi Resowi, biorąc pod uwagę spadek w jednym miejscu i wzrost w drugim. Andrzej, nie, to ostatnio było 6 osób więcej niż zwykle, także... Bez przesady, moja mama, która raz na jakiś 7 osób było oficjalnie, tak. No to już tak, jest całkiem przyzwoita ilość, jak na siatkówkę. Ja tylko powiem, że moja mama, która ogląda siatkówkę, jak ja ją włączę w telewizji, podpromia nie poznała, tak, na meczu pani, niestety, bo to były niebieskie krzesełka. Więc... Jak oceniamy tą drużynę, słuchajcie? Dużo się powiedziało, dużo było zapowiedzi. Na razie te zapowiedzi się sprawdzają. Zespół się zgrywa. Są owszem przestoje, są błędy, są nieporozumienia, ale za tym idzie wynik. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna drużyna z dużym potencjałem. Jak patrzyłem na ostatnim meczu, prawda, z Bielskiem, przecież są zawodniczki, które wchodzą z ławki z powodzeniem, które mogą przejąć na siebie ciężar gry. Ja absolutnie jestem za żeńską siatkówką, bo na takim poziomie to jest na co popatrzeć. Zresztą ja pamiętam, już kiedyś chyba tu mówiłem w tym studiu, że Jurek Matlak, były świetny trener reprezentacji Polski i kiedyś, prawda, Stali Mielec, mówi, że Marek, nie ma nic piękniejszej dyscypliny niż żeńska siatkówka, prawda? Patrz, jakie ładne dziewczyny, jak fajnie grają w siatkówkę, prawda, i tak dalej. Więc, ale to tak na marginesie, jak na zasadzie dygresji. Fajna drużyna jest w tym dewelopresie i mamy prawo oczekiwać, że będzie przynajmniej jeden z medali, a ja uważam, że ta drużyna może z powodzeniem walczyć i będzie z powodzeniem walczyć o Mistrzostwo Polski. Zgadzam się z Markiem jak najbardziej. Też wydaje mi się, że trochę jeszcze potrzebują tego zgrania, bo te przestoje, które ja widziałam na meczu z Bielskiem, to no, czasem wołało o pomstę do nieba, ale się zawzięły, nie dały, że tak powiem, wygrać, tak, bo gorąco było, wszyscy wiemy jak. Myślę, że biorąc pod uwagę, że na czele jest trener Michelli, to też ma całkiem duże znaczenie, bo on to... poukłada tak, jak to powinno być poukładane i myślę, że spokojnie mogą walczyć z Chemikiem, z Budowlanymi, czy kto to tam będzie w tym finale, bo... No uzasadnienia medalowe są jak najbardziej, bardziej niż w przypadku Resowi, może się narażę, ale no, skład tak. Jest dużo, dużo lepszy. Też atmosfera powoli zaczyna się robić lepsza na meczach. Jak wspomnieliśmy o organizacji, no klub wychodzi do kibica, są te kąciki dla dzieci, prawda, że jak rodzic przyjdzie z dzieckiem, ma się kto zająć tymi dziećmi. Fajna jest drużyna zbudowana, uśmiechnięte zawodniczki. Tak. No, aby tylko kibice przychodzili, bo tych to tak średnio, a jak mi znajomi mówi, że to jest zupełnie inna klientela niż na meczach męskich, bo tu jest, nikogo nie obrażając, 60+. I przychodzą sobie porozmawiać między sobą, pośmiać się tam. No, ja byłem w tamtym sezonie na jednym meczu. To jest rozrywka. No, oni mają przyjść, obejrzeć fajny mecz, pogadać sobie ze znajomymi. Na tym to polega. Musimy kończyć, Andrzej, czy jeszcze? Musimy kończyć, bo kolarze czekają. Kolarze czekają, a to jest również bardzo ważny temat. Dziękuję wam serdecznie za spotkanie. 14:45 w sobotę. Bezpośrednia relacja spod promia z meczu Resowia AZS Olsztyn. Mam nadzieję, że spotkamy się również po pierwszej rundzie w tym gronie i porozmawiamy, co z tego naszego dywagowania wyszło. Może będziemy już znali trenera reprezentacji Polski, może Resowia już będzie w tej upragnionej szóstce po pierwszej rundzie. A dziś dziękuję za spotkanie. Goście specjalni. Ola Chmielowska. Marek Bloj. Rafał Myśliwiec. Bogdan Smola. Andrzej Blachaczek i Robert Szwajca. I za moment magazyn rowerowy.